Spotkanie ósmej kolejki Orlen Ligi z Pałacem Bydgoszcz był dla zespołu Mistrzyń Polski Atomu Trefla Sopot ostatnim sprawdzianem przed starciem z najlepszą klubową drużyną świata Vakifbankiem Stambuł. Podopieczne Tina Bausza były w starciu z przedostatnią ekipą w tabeli zdecydowanymi faworytkami, ale musiały zachować należytą koncentrację. Pierwszy set nie miał historii. Atomówki szybko wypracowały sobie sporą przewagę, którą następnie konsekwentnie powiększały. Premierową partię wygrały bardzo wysoko, do 11. Po zmianie stron przez chwilę na prowadzeniu były przyjezdne, ale Sopoczanki szybko odzyskały kontrolę nad wydarzeniami na parkiecie. Dogoniły wynik zaraz po pierwszej przerwie technicznej, a następnie same zaczęły uciekać z rezultatem. Na tyle skutecznie, że wygrały tego seta do 17 i w całym meczu było już 2 do 0. Miejscowe bez większych problemów postawiły przysłowiową kropkę nad i. Podobnie jak w pierwszej odsłonie, od samego początku przeważały, lepiej grały blokiem i skuteczniej w ataku. Atom Trefl Sopot ograł Pałac Bydgoszcz ponownie do 17 i w całym meczu triumfował 3 do 0. Na boisku to nie zawsze jest tak łatwo, bo ciężko jest o koncentrację. Czasami naprawdę, jeżeli się tak wygrywa, prowadzi się dosyć wysoko, to czasami myśli uciekają w ogóle do czegoś innego. Ale całe szczęście udało nam się panować nad swoimi myślami, nad swoją koncentracją i udało się to wygrać 3 do 0. W trzecim secie swoją szansę od Tina Bausza otrzymała zmienniczka Izabeli Bełcik na rozegraniu sopockiej drużyny Natalia Gajewska. Trener zmieniał zawodniczki, chciał, żeby każda poczuła choć trochę boisko. Cieszymy się, że udało się wykonać to, co miałyśmy założone przed meczem i zdobyć kolejne zwycięstwo w lidze. Atomówki już po raz piąty w tym sezonie Orlen Ligi odprawiły przeciwniczki z wynikiem 3 do 0. Całe szczęście nam to wychodzi dosyć dobrze. Ostatnio na przykład Police, Bydgoszcz grała z Policami jednego seta, także to nie jest tak powiedziane, że to są tacy przeciwnicy, którzy nie walczą, tak? Nam się całe szczęście udaje to wygrywać 3-0 i dosyć łatwo to idzie, także jesteśmy z tego zadowolone. No wiadomo, najważniejsze mecze nas czekają z Policami, z Wrocławiem, z Dąbrową, bo to są nasi główni rywale. Mecz z Pałacem miał być ostatnim sprawdzianem przed arcytrudnym starciem z tureckim Vakifbankiem. Starałyśmy się skoncentrować jednak na ten mecz z Bydgoszczą, bo to wiadomo, nie można sobie odpuszczać. Może ktoś powiedzieć, że to słaby przeciwnik, tak? Ale my tak wcale nie uważamy, bo z każdym zespołem się w Orlen Lidze gra ciężko. Ale wiadomo, że z tyłu głowy był ten Vakifbank i teraz już jest on na przodzie. I teraz to będzie nasz główny mecz, główny przeciwnik i myślę, że to będzie najważniejsze teraz spotkanie. Jakie elementy gry atomówek muszą dobrze funkcjonować, żeby z tureckim zespołem nawiązać wyrównaną walkę? Przede wszystkim musi zaskoczyć nasza zagrywka, bo jeżeli odrzucimy je od siatki, jesteśmy w stanie ustawić dobry blok i postarać się wyłączyć na przykład Brakocewicz, która jest tam bardzo skuteczna. Ona dostaje bardzo dużo piłek i wysokich, i rozegranych. Także jeżeli uda się ją w jakimś stopniu wyłączyć, to myślę, że mamy szansę z nimi walczyć. Bardzo długo już się przygotowujemy do tego meczu. To trener niemalże na każdym treningu mówi, że to jest przygotowanie do meczu przed Vakifbankiem, że mamy wszystko robić, żeby to wyglądało jak najlepiej. No i staramy się wypełniać na treningu założenia i mam nadzieję, że we wtorek pokażemy kawał dobrej roboty, którą wykonałyśmy do tej pory. Mecz z Vakifbankiem Stambuł, drużyną klubowych mistrzyń Europy i świata, Atom Trefl Sopot rozegra we wtorek, 26 listopada o godzinie 19 w Ergo Arenie.